czego możemy oczekiwać po występie dziś grającej na czerwono polskiej drużyny? Muszę powiedzieć, że przebywając w drużynie zauważyłem, że jest to drużyna, która chciałaby wygrać, która chciałaby pokazać się z najlepszej strony. Powiedziałem chłopakom nawet taką rzecz, że zwycięstwa dają sławę, dają pieniądze, dają przyjemne uczucia, natomiast porażki uczą, porażki dają wiele przemyśleń. My tych porażek ostatnio mieliśmy bardzo dużo, także chłopcy doskonale zdają sobie sprawę, że nadszedł przez czas, żeby wymazać te 23 lata historii. I jak to się mówi, myśmy to jeszcze nigdy nie wygrali. Dlaczego nie dzisiaj? Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że drużyna angielska jest drużyną bardzo dobrą. Ale jak to powiedzieć? Myśmy nigdy nie mieli przed meczem obaw o wynik, nikogo się nie boimy i uważam, że jeżeli drużyna zagra rzeczywiście tak jak potrafi dobrze, to na pewno nie będziemy musieli się naszego zespołu wstydzić. Oto składy obu drużyn. Rozpocznę od reprezentacji Polski. W bramce z numerem 1 Woźniak, dalej z numerem 2 Michalski, z trójką Wojtala, z 4 Juskowiak, z 5 Zieliński, z 6 Wałdoch, z 7 Hajto, z 8 Bałuszyński, z 9 Krzysztof Warzycha, z 10 Piotr Nowak i z 11 Marek Citko. Drużyna angielska w bramce Seaman, dalej z 2 Neville, z 3 Pearce, z 4 Ince, z 5 Southgate, z 6 Hinchcliffe, z 7 Beckham, z 8 Gascoigne, z 9 Shearer, z 10 Ferdinand. Znakomita akcja, którą rozpoczął Bałuszyński, przeciął całe boisko spadkowości. Citko w takich sytuacjach nie przebacza. 1-0, znakomicie zaczęliśmy. No, naprawdę na miarę marzeń takich najskrytszych, bo kto by przypuszczał, że tak obiecująco zaczniemy to spotkanie. A więc proszę Państwa, jeśli nie wierzycie, to ja Was o tym przekonuję. 1-0, Polska prowadzi na Wembley. Można zapukać do sąsiadów, zachęcić ich do oglądania, jeśli tacy dziś nie zasiedli przed telewizorami. 1-0 polskiej reprezentacji i znowu atak naszej drużyny. Zieliński, strzelec bramki Citko, obok niego Ince, do Hajto, Warzycha i teraz niewiele brakowało. Będzie rzut rożny dla Polski. Była to bardzo ładna, taka troszeczkę przypadkowa akcja. Długi wyrzut, tam trzech wyskoczył, czyli do piłki. Warzycha miał dość dobrą sytuację. Nie wiadomo, gdzie ta piłka potoczyła się, gdy żaden z tych zawodników jej nie dotknął. Tutaj reżyser angielski nie pokazuje nam tej akcji, także ciężko powiedzieć, w którą stronę ta piłka wędrowała. Rośli nasi zawodnicy, wędrują na pole karne. Kapitan Piotr Nowak będzie dośrodkowywał. Nowak nie najlepiej przed pole karne, ale są Polacy. Przejmiemy piłkę. Bałuszyński. Citko szuka tam miejsca. Do Bałuszyńskiego. Ładne rozegranie Bałuszyńskiego obok bramki Seamana. Bardzo ładna akcja polskiego zespołu. Tak trzeba. Trochę odwagi, przekonania, wiary własnej siły. Znakomite zagranie Citki. Rzeczywiście robi szalone postępy. Sędzia patrząc jest przepisowała odległość, no ale na nasze szczęście nic z tego nie wyszło. Gascoigne traci. Wałdoch dokładnie do Krzysztofa Warzychy. Warzycha, obok niego jest Gary Neville. Dokładnie wprost pod nogi Southgate Anglii. Beckham. Zaczyna się ich przewaga do Shearera. Woźniak, będzie bramka. Niestety. Błąd. A jakże szkoda, 25 minuta. Wydaje mi się, że straciliśmy bardzo głupią bramkę. Wydaje mi się, że Andrzej Woźniak nie może do nas mieć pretensji, ale jeżeli pozostałby na linii bramkowej, tutaj nic by się nie mogło stać. Shearer nie byłby w stanie nic z tej piłki zrobić. Był to naprawdę niepotrzebny błąd Andrzeja. Miejmy nadzieję, że ta bramka nas nie załamie. Anglicy absolutnie na nią nie zasłużyli. Do tej pory nic nie zrobili. Taka bramka może dodać im niepotrzebnej otuchy. Jeszcze raz widzimy tą akcję, długi przerzut. Andrzej jakby stał w bramce, nie było tutaj żadnej możliwości. Niestety, przykrości musimy stwierdzić, ale tutaj Andrzej rzeczywiście jak gdyby dołożył się do tej bramki. Trudno, proszę Państwa, remis 1-1. Może to zachęci Polaków do bardziej zdecydowanych ataków. wspominały. Gdy nie idzie, a w dodatku przegrywa się, a później zdoła się odrobić straty, zespół zaczyna nabierać tego właściwego rytmu. Jeszcze raz widzimy Strzałinca, z tego bramki być nie mogło, gdyż lewa noga, taki dystans, wydaje mi się, że było prawie nieprawdopodobieństwo, żeby zdobył bramkę z takiej odległości, no ale spróbował, strzelił. Grać dalej, teraz sędzia zastosował przy innej korzyści, bo Citko był faulowany. Piotr Nowak trójką przeciwko szóstce angielskich piłkarzy. Nowak podciągnął ładnych kilkanaście metrów. Narożnik pola karnego. Marek Citko na polu karnym, jest Krzysztof Warzycha, odegranie do Piotra Nowaka. Piotr Nowak, który jest Bałuszyński. Nowak! I niewiele brakowało! Brawo, panie Piotrze, brawo! Znakomity strzał Piotrka, znakomity strzał, szybka kontra, było to bardzo niebezpiecznie. Jeszcze raz widzimy tą akcję. Jak gdyby udawał, że będzie podawał szybko, krótko spod nogi, jak to robią bardzo dobrzy zawodnicy, i tutaj Seaman musiał się trochę namęczyć, żeby tą piłkę skierować na rzut rożny. Trzeci dla polskiej reprezentacji. David Seaman, którego trzykrotnie ostatnio w dwóch meczach z Arsenalem pokonał nasz Andrzej Juskowiak, ale dzisiaj Citko, a teraz Hajto był przed szansą. Dobrze, tak trzeba, o tym mówiliśmy. Trzeba walczyć, przegrywamy 2-1, ale wierzcie mi Państwo, ja tu mam takie wrażenie, że tego meczu nie trzeba przegrać. Ten mecz można grać, można zremisować, można nawet wygrać. I ładne przejęcie przez Nowaka. Citko, z przodu Warzycha. Zagranie do Warzychy, na czyste pole, obok niego jest Pearce. Warzycha, narożnik pola karnego, Warzycha. Ładnie tam uderzył po kącie, ale daleko od bramki Davida Seamana. To niezła kombinacja, aczkolwiek wydaje mi się, że Warzycha w tej pozycji nie ma właściwie żadnych szans, żeby strzelić. Długa piłka do Gascoigna, McManaman nie dostał, Beckham przejął, Gascoigne pilnowany, gubimy się teraz w obronie, Gascoigne i brawo, Andrzej Woźniak! Znakomita interwencja Andrzeja Woźniaka, Gascoigne tutaj bardzo sprytnie udawał, że chce piłkę podać Shearerowi, ale ten zawodnik, proszę zobaczyć, to nie był przypadek, jak gdyby zwlekał zadanie piłki, a chciał strzelić, no i Andrzej tu się rzeczywiście bardzo ładnie zachował, ale martwi mnie ta nasza lewa strona, gdyż Bałuszyński coraz bardziej idzie do przodu i coraz ma mniej siły na to, żeby powracać i właściwie wszystko się rodzi po naszej lewej stronie. No już nas zaskoczyli, kiedy ustawialiśmy mur, trzeba się odwrócić, trzeba go ustawić, skupiony w bramce Andrzej Woźniak, Shearer, ach! Znakomite ma uderzenie. To, ale to było dobre dla publiczności i dla komentatorów, natomiast na boisku nie był taki groźny ształ. Muszę spojrzeć, Andrzej tam stał i nawet jeżeli by tej piłki nie dotknął, to o kilka centymetrów potrzebowałaby ponad poprzeczką. Tak na wszelki wypadek. Na czwarty rzut rożny dla Anglii. Tak czy inaczej rzut wolny dla drużyny angielskiej w 69 minucie spotkania. Stuart Pearce słynący z takich uderzeń. Rozbieg imponujący. Mur również duży. Pearce! Brawo Andrzej Woźniak! No teraz w dużej części myślę, że zrehabilitował się za ten błąd przy pierwszej bramce. Cały fragment gry dobrze zagrany, mocny, potężny strzał, Andrzej chciał to przyjąć na piersi, ale piłka mu odskoczyła, ale był bardzo dobrze asekurowany. No wykazał się w tej refleksem, ta piłka pod nogą Radosława Michalskiego, no ale jeszcze Anglicy nie rezygnują. Nic nie było teraz, nikt nie atakował McManamana, stracił sam piłkę, ale i my również w bardzo prosty sposób. 20, niespełna 20 minut. Dobry dopis teraz polskich kibiców. Oni są słyszalni. My chcemy gola. Myślę, że to może zadać wiary polskim piłkarzom. Polacy. Akcja Citki. Idzie tam Warzycha środkiem. Trójka angielskich piłkarzy. Michalski jest daj, Nowak, tak? Nowak na pole karne. Nowak strzelaj! Strzela, ale to było jeszcze za lekkie. Znakomita kontra, znakomity strzał. Szkoda, że tam na przeszkodzie stanął Neville, który jak gdyby zamortyzował troszeczkę, osłabił siłę strzału Nowaka. Jeszcze raz proszę bardzo spojrzeć. No łatwiej miał Seaman. No była to już łatwa interwencja, gdyż Neville jak gdyby nadał piłce taki spokojny lot, dostawił nogę, ale tak trzeba ciągle na szybkości kontrolować. Zieliński. I utrzymujemy się przy niej. Wałdoch. Z lewej strony niepilnowany Bałuszyński. Dobre dogranie do Bałuszyńskiego. W środku jest Warzycha Ślicką. Z prawej strony jest Hajto Bałuszyńskiego. Akcja teraz Bałuszyński, no! Brawo! Bardzo ładna akcja Bałuszyńskiego, bardzo ładny strzał, było troszeczkę daleko. Ale znów Polacy przy piłce. Michalski, Nowak. Sporo pracuje, widoczny Piotrek Nowak. Często okazuje się partnerem. Dobrze, dostrzegł Marka Citkę. Obiegnięcie Bałuszyńskiego, Citko, obok niego Beckham i Gary Neville, Citko, Bałuszyński na i Wałdoch. Zleka Bałuszyński do Michalskiego, wrócili Anglicy wszyscy z wyjątkiem Shearera, będzie szansa Piotra Nowaka, znakomita sytuacja, to proszę Państwa, po drugiej stronie stał Saganowski, stał Wojtala. Wydaje mi się, że Piotrek, jeszcze raz pójdźmy na tą akcję, wydaje mi się, że jeżeli Piotrek zamiast próby strzału rzuciłby tutaj, proszę patrzeć, na drugą stronę było dwóch naszych zawodników, nie byłoby możliwości, żeby nie mogli skierować piłki do pustej bramki. Zdecydował się na inny wybór, chciał przerzucić piłkę nad Seamanem, zrobił to za lekko, za mało precyzyjnie. Jeszcze 10 minut do końca. Nie rezygnują Polacy. Ach, teraz niebezpiecznie. Beckham w środku Gascoigne, prawą stroną McManaman. Shearer został z tyłu do McManamana. Na polu karnym Gascoigne. Tam stoi niepilnowany. Obok niego teraz Wojtala. McManaman niebezpiecznie tam w tym slalomie. Boczną czapkę, nie denerwujmy się. Bezpiecznie to wyglądało, ale możemy odetchnąć. Proszę, piękny, ładny zwód. Na technicznie myślę, że jest najlepszy chyba. Można powiedzieć, przyzwyczajenie do tego piłkarza angielskiego, prawda, siłowego, inaczej grającego, natomiast tu jest troszeczkę takiego polotu, sprytu, techniki indywidualnej, ciekawych zagrań. Anglicy, McManaman, Beckham. No, miał rzeczywiście nosa, wybierając Glenn Hoddle, tego piłkarza do reprezentacji Manchesteru United. McManaman, Gascoigne. Inns i brawo Andrzej Nowak, Woźniak. Krótkie takie ostre uderzenie spod kolana Insa, ta piłka troszeczkę jak gdyby zmieniała lot. Jeszcze raz możemy obejrzeć tą akcję i tak bezpiecznie wyglądała, ale Andrzej był na posterunku. England na trybunach coraz głośniejsze. 3,5 minuty, jeśli arbiter nic nie przedłuży, choć były tam zmiany, były chwile przerwy w grze. Jeszcze raz się poderwać w tym meczu. Piotrek Nowak, łatwo jest mówić, gdy siedzi się na komentatorskim stanowisku. Trudniej, gdy ma się 87 minut meczu w nogach. Polacy, Bałuszyński. Do środka. Citko, indywidualnie, pole karne, Citko, jest tam Saganowski, Citko, ładny zwód, jeden zwód, drugi zwód, Marek Citko, no może Bałuszyński, ale dlaczego nie celnie? Piękna indywidualna akcja zawodnika Widzewa, rzeczywiście rośnie nam wielki piłkarz. Jeszcze raz spójrzmy na to, tu jakby troszeczkę poczekał, jeszcze ciut by poczekał, tu mógł być rzut karny, ale piłka do tyłu do Bałuszyńskiego, który strzelił bardzo niecelnie, tam po drodze stał Neville, który piłkę skierował w stronę bramki, no ale niestety mamy tylko rzut rożny. Hinchcliffe, ale to wszystko już było, Hajto na pole karne. Polacy, Wałdoch, Nowak, rozbiegają się Anglicy. Citko. Ładnie, Polacy, szansa, no i co? Nic. To niebezpieczne, kontra. Dwóch na jednego. Wraca Hajto, ile ma sił, Shearer do Ferdinanda, Ferdinand nie pilnowany, szkoda. Nie będzie brawo. Nie zasłużyliśmy na stratę tej trzeciej bramki. Nie zasłużyliśmy tutaj Wałdu, który nie jest przyzwyczajony do tego, żeby w polu karnym drużyny przeciwnej jest to obrońca, żeby się troszeczkę lepiej zastawił z drugiej strony, żeby przyjął zawodnika, to musiał być rzut karny. A tu widzimy piękną interwencję Andrzeja Woźniaka. Miał ten mecz swoją dramaturgię. Nie jest porównywalny z tym sprzed 23 lat, ale myślę, że może ten mecz będzie zaczynem czegoś dobrego w polskim futbolu. Patrzy Helmut Kruk i nie pozwala niestety. Bardzo żałujemy mieć ostatniego słowa dla polskiej reprezentacji. Nie udało się. Proszę Państwa, w zasadzie powiedzieliśmy wszystko. Możemy dodać, chyba z tym się zgodzisz, jedno. Mamy taką nadzieję, myślę, że i przekonanie, że może od tego wprawdzie przegranego meczu zacznie się coś lepszego w polskim futbolu. Wydaje mi się, że możemy tylko podziękować naszym piłkarzom za bardzo mądrą, ambitną i ciekawą grę. Szkoda, że brakowało rezultatu, ale jak już powiedziałem, sami troszeczkę jesteśmy sobie winni, bo możemy tutaj pozytywnie mówić, ale można było tej porażki uniknąć. Może zabrakło trochę doświadczenia, wiary we własne siły, ale wydaje mi się, że możemy optymistycznie zakończyć to spotkanie. Jeżeli w pozostałych meczach będziemy dalej tak grali, to wydaje mi się, że możemy być raczej nie tyle spokojni, ale przekonani, że coś się w tej naszej piłce ruszy. Proszę Państwa, nie przedłużamy. Miał to być mecz historyczny. Historycznym nie jest rezultat tego spotkania.